Hej, witam wszystkich, to w kolejnym odcinku z Gremium Hersona. Widzę, że jak w końcu mam talię, to już naprawdę jest lepiej. Miałem akurat 10. rangę, udało mi się wbić. Niestety, raczej niestety. Gdybym miał więcej czasu, pewnie byłbym więcej niż 10. rangę. Ale jednak, no, nie miałem za bardzo ku temu możliwości. Po prostu zabrakło mi fizycznie czasu. A szkoda, bo naprawdę fajne nagrody mi wyleciało, bardzo dużo fajnych złotych kart. I pewnie jak miałbym większą rangę, to pewnie by mi wyleciały jeszcze lepsze karty. Ogólnie chciałem podziękować jeszcze tutaj Maciejosowi, który właśnie kupił sobie Overwatcha i dostał kod promocyjny do Hearthstone'a. Stwierdził, że woli mi ten kod podarować, żeby seria się trochę bardziej rozwinęła. Bardzo miło, tutaj jest jeden pakiet klasyczny właśnie z tego. I po głębszych namyśleniach tak patrzyłem na to, jakie mi karty przede wszystkim brakują, żeby coś tam ułożyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim ja nie mam braków z gadżetonu. Te takie kluczowe karty to ja nawet w miarę jakoś tam posiadam, ale mi dalej brakuje bardzo dużo rzeczy z pakietów klasycznych, Dlatego stwierdzam, że przez jakiś czas, tak trochę zadem do zrobienia, przez jakiś czas będę sobie kupował pakiety klasyczne. I zrobimy sobie taki malutki opening 5 pakietów. No czemu by nie? Przede wszystkim brakuje mi dużo kart do Reno, Czarnoksiężnika. Nie mam otchłani, nie mam tam Syphona, żeby rzucić. Brakuje mi Leroya i tak dalej, i tak dalej. A wszystko to jest właśnie w pakietach klasycznych. Kapanka, w sumie ta kapanka jest nawet niezła. Poza tym ukrycie to może być dobre do ten. Jakbym sobie złożył w końcu Łotra. Te wszystkie karty to ja mam. To będzie pył darmowy. Pył może nie taki darmowy, ale pył. Majtek z południa też przydatna. Klara to nie. Eksplozja lawy, chyba tego też nie miałem. Teraz będę miał 2 sztuki i teraz siła natury. Kurde, liczę, że naprawdę dostanę coś na tego Reno Czarnoksiężnika, żeby nie grać tylko Reno magiem, ale jak widać 5 pakietów to zdecydowanie za mało. Moja kolekcja. Tworzenie kart. Odczaruj. No. A za mało mam pyłu, żeby sobie jednak tam do końca to zrobić. Poza tym chyba już tak nie będzie się spinał, żeby robić jakieś nowe talie. Zwłaszcza, że w lutym powinna być nowa przygoda, czy tam nowe karty, nie? Dlatego wolałbym sobie teraz już pooszczędzać trochę złota, trochę tutaj pyłu, żeby w razie czego mieć już na luty dobry start. A poza tym tak nie zaszkodzi, żeby sobie kupował pakiety klasyczne. Tak powiedzmy, że do końca stycznia będę sobie kupował pakiety klasyczne, a na początku lutego zacznę sobie po prostu zbierać złoto na dalej. Przede wszystkim pytaliście mnie, jak wygląda moja tutaj talia. Talia wygląda mniej więcej tak, możecie sobie tutaj wszystko macie na filmie, screeny i tak dalej. Możecie sobie porobić. A jednej rzeczy mi przede wszystkim w tej talii brakuje. Ja tutaj dałem wyparowanie. Dużo ludzi się na niższych rangach na to nabiera. Naprawdę. Potrafię zaatakować mnie twarzą pierwszą jednostką Edwinem 16×16 i... What? To jest takie... Co ludzie nieraz wyczyniają. Ogólnie brakuje mi tutaj Thalnosa. Żeby ta talia troszeczkę szybciej miała lepszy dociąg i troszeczkę więcej tych obrażeń. Ale dobra. Zagramy sobie jeszcze tak teraz. Nie chcę tym Reno ten. Próbowałem zrobić Reno Czarnoksiężnika, ale ciężko. Jak tam ludziska po sylwestrze? Zakładam, że pewnie jeszcze w dalszym ciągu, co po niektórzy jeszcze kaca leczą. Ja już jestem ten na nogach. I ogólnie teraz będzie przerwa trochę w tej serii znowu. Kontra! Balfurion! Tylko uda mi się wbić jakąś sensowniejszą rangę, to wtedy. Prosisz się o lanie. Kule ognia, polimorfię wyrzucamy. Z tego względu, iż mam tylko jedną talię, którą gram i którą mogę jakąś tam sensowną rangę zacząć wbijać, nie? Trochę tak ciężko grać cały czas jedną i tą samą talią przez kilka ładnych miesięcy i tylko to nagrywać. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Zróbmy coś takiego. Tak, ja tutaj kilka kart dorobiłem, jeszcze pozmieniałem, żeby to, ta talia była bardziej grywalna. O, nie mów mi, że mi to zniszczysz. Serio? A, dobierasz. Ło, ty gnoju. Niech mi coś dojdzie, żebym mógł zagrać na bok. Proszę. Efekty uboczne? Nie bój nic. Okej, to jest spoko, to jest spoko. Zawsze możemy się wytradować ładnie. Tylko zakładam, że to jest pewnie ten druid na kunie. Chyba gorzej. Zróbmy to na razie tak. Chcę mieć jakiś bord, żeby w razie czego czyścić mu to wszystko. Inaczej może być ciężko. Mamy tutaj kulę ognia, żeby pocisnąć pocisk lodu. Wulkaniczna mikstura, ale wulkaniczna mikstura potem będzie troszeczkę niewystarczająca. Dobrze, koleś robi, dobrze. Okej. Gotowe. Dociąg tych cholernych harco. Karcioszki. Jeśli tego Thalnosa mi przede wszystkim brakuje, bo obrażenia od magii, karta za 2 i w razie czego jest jeszcze filtr tej talii, nie? Okej, kula ognia jest spoko, szkoda, że więcej nie dociągliśmy. Bardzo, bardzo wielka szkoda. Ale widzę, że chyba ten druid póki co karty mu nie dochodzą, chociaż on ma tam 6 kart. No zagrywaj coś, koleś, ja wiem, że masz. Co tu zrobić? Będzie ciężko sobą wygrać. Nie mam kompletnie nic do zagrania. To jest właśnie najgorsze. To jest właśnie najgorsze. On ma dużo kar na ręce. Początek roku to jeszcze ci ludzie, którzy powinni być w legendzie, to jeszcze nie są, nie? Dopiero co weszli i grają. Ale ten druid nie śni. się zaczyna, nie? Ale na szczęście mamy kulę, raczej portal w tego licytatora. Właśnie ja bym chciał trafić jeszcze licytatora, bo też mógłby sobie w końcu jakieś tam talie poukładać. Nie, nie miej jeszcze jednego. Przegrywa nic. Na nikogo nie czeka. No to mówimy do widzenia temu panu. Gotowe są i posłuszne. O nie. Słaba karta z tego portalu, bardzo słaba. Coś czuję, że przegram na tego Jade druida. Niestety. Co tu za... Koleś, ale ty myślisz... Jak ja tego nie lubię. Ale my to najlepsi przyjaciele każdej kobiety. Cholera, rozbije mi. Puh, jakby to tutaj zrobić? Chcesz rzucić zaklęcie? Ja chcę! To jest naprawdę bardzo spoko. To się nie opłaca. Dobra, na razie to tak. Mogę w sumie poczekać na falę płomieni, ale nie miałbym tego typka jak rozbić. A i na Reno Magę właśnie ta talia jest najgorsza. Czemu pierwszy mecz, jaki mi przyszło grać w HS-ie po Sylwestrze w nowym roku 2017 musiałem trafić ten... Reno mam, Reno mamy. Musiałem trafić na Jade druida Reno magiem. Tia, fajne szczęście. To ja już chyba mogę to poddać, naprawdę. Dobra, próbujemy do samego końca, ale już nie, już mi się kończą odpowiedzi na ten jego board. A już te drugi, raczej te już Jade zaczynają mieć 6 na 6. I teraz zasadzie będą 7 na 7, 8 na 8, nie? W sumie pogram sobie Jade druidem, ale niestety mi brakuje też tam paru kart. Ja wolę bardziej te klasyczne, bo... pakiety klasyczne, bo mi naprawdę tam bardzo fajne karty są, których jeszcze w dalszym ciągu nie mam. A poza tym te karty nie odpadną. Znaczy nie, z Gadżetonu też nie odpadną, ale... nie ma sensu. Nie ma sensu na takiego kolesia. Jest 43 level już. Pom. Ta ręka startowa to po prostu jest... O, kozakus i drugorzędny oprych. Zakładam, że to jest pewnie kapłan na tych... na smokach. Więc to może być trochę problem. Ktoś jest ranny? Dobra, bierzemy sobie to tak. Tasujemy. W ogóle te krzesło zostało zniszczone już na amen. A... Nie, chcę dociąć. Gotowe. Dokładnie. A coś takiego by chodziło. Mhm. Nic nie powiem. Chcesz żyć wiecznie. Efekty uboczne? Nie ma nic. Walius tego nie wyciągnie, to jakaś tam karta będzie jednak słabsza o te 3 zdrowia. To jest coś naprawdę bardzo dobrego. Szkoda, że nie wyciągam mu jakiejś bardziej kluczowej karty. Tylko jak się ta nie nazywała? No właśnie, to będzie wyciszał. Chcesz żyć wiecznie. W końcu godny uczeń. Zadaj 5 obrażeń. Gotowe. A, chyba mogę dać, dobierz 2 karty. To mi chyba dużo nie da. No i będzie, że mnie ta talia po prostu położy. Ja bym potrzebował 8 many, bo miałbym tutaj 6 i 5, czyli 9. Cholera jasna. No i przegram. Co za talia, nie? Ja akurat żadnych odpowiedzi nie miałem na ręce, nic. Zaraz padę na to 20-radkę. Kurde, dobry początek odcinka. Ty, kot, uspokój się. Nie przeszkadzaj mi. Nie przeszkadzaj. Flame Strike'a tylko wyrzucimy i dostaliśmy coś na jeszcze później. Medivh, rany. Ta ręka. Ale zazwyczaj tak miałem, że przegrywałem tam ileś meczy pod rząd. Efekty uboczne? Nie bój nic. A potem wygrywałem pod rząd, że miałem win streak i tak sobie wbiłem 10. rangę. Bez problemu. A czuję, że pewnie bym pograł, to pewnie do 5. bym spokojnie doszedł. Dobra. Poczujesz lekkie ukłucie. Pewnie gramy Mirrora, nie? Że to też jest Reno Mage. Zakładam, że to jest pewnie. Nie masz żadnych odpowiedzi, co mnie bardzo cieszy. Poczujesz? No koleś, ja mam nadzieję, że w końcu wygram. Wypadałoby na odcinku. Kurde, czasem oni tak długo myślą. Mhm, Reno Mage. No. Oj, nie fajnie bardzo. I tempo mage. Hot. Czyli na topa mage'a może być trochę ciężej. Musimy przytrzymać jeszcze jedną turę jakoś. Poczarujmy. Które nie chcę mu związać obrażeń. Byłem skłonny zagrać Brana z Ogniomistrzem, żeby mu tylko tą czarowniczkę kultu dobić. No, tym bardziej. Kto wie, jakie tajemnice uda nam się odkryć. I to jest spoko opcja, bo on musi tego Brana zabić, bo jeżeli Brana nie zabije, to mu się strasznie to... Poczarujmy! Nie za... Chcesz rzucić zaklęcie? Ja chcę! No i mu się kończy power, nie? A dobra, co by tutaj zrobić? Przed chwilą wypuściłem mojego kota, a ten kot znowu w las, nie? Zawsze mogę dać to. Mógłbym rzucić to. Czyli to jest 5, 7. Co? Czas i tyle, powinien mu się power skończyć, nie? On mnie tak zabić nie może. 12 życia może mi tak zdjąć, które. Będę musiał o tym pamiętać. Natomiast spokojnie gramy Medivha, potem mamy bardzo mocny portal. Partyjkę? To miło z twojej strony. Uwielbiam Medivha, fajny jest. Wcześniej taka postać, którą ludzie tak nie doceniali, bo mało to kto grał, próbowali to wcisnąć, ale teraz to jest spoko. O! Szczerze bym skłonny zrobić tak. Będziemy bogaci! Zawsze zwyciężasz! Trochę się cykam, wolałem już to rzucić. Mamy portal, mamy to, to naprawdę powinno siąść. Poza tym moje jednostki chowają się przed jego flame strike'iem, że chyba będzie miał Blizzard i mi te zamrozi. Albo Freeza ogólnie może mi zamrozić cały board na stole. Kurde, czy cholero jedna. Ale jak się tak zastanawiasz, to chyba raczej nic dobrego nie dostałeś. No, dobiera karty. Bardzo dobrze. Zagrać coś na board, bo chcę portal użyć. I ci ten złoić. 11 obrażeń ci wcisnąć na pysk. 11, 16, nie, to BD. 4 off. No, że chyba Leroy by mi wyskoczył. Ale na takie rzeczy to nie można tak za bardzo liczyć. Kiedyś będę taka jak ty. Podaj cenę! Okej, nie marnujmy obrażeń. Wspaniaki to rodu. Ogólnie bardzo dobre. Bardzo dobre. Wyleciały mi jednostki właśnie z tego portalu. Atiesh. I z Atiesha w połączeniu z tym. Czyli koleś, jeżeli nic nie zrobisz, to Flame Strike zagrywasz, ale to i tak mam 8 plus 6, 14. Dobijam. Nawet jakbym nie miał damage'u w postaci kart, to zawsze cię po prostu z Hero Powera. To zawsze z Hero Powera cię mogę po prostu dojechać. No i patrz, i taki debil będzie siedział i przedłużał tą rozgrywkę nie wiadomo w ile, nie? Jak ja czegoś takiego nie lubię. Więc jednak... Daj mi jakieś zadanie. Ulala, jakbym wiedział, żeby mi taka jednostka wyskoczyła, to pierwszym to zagrał. Oczywiście Flinstrike mnie każe drugi, ale z drugiej strony... Nie, może dopingować. Może głupotę zrobiłem, że się tak mną wystawiłem. Załatwię to sam. Zadanie przyjęte. What the fuck, koleś. No i właśnie tak się sprawy mają. Póki co na razie seria nie będzie się przez jakiś czas pojawiała, ja się będę starał uzbierać jak najwięcej kart, żeby grać troszeczkę innymi taliami, a nie tylko Reno Mage'em, nie? Dlatego też, jeżeli macie 80 zł, chcecie mi tutaj jakoś pomóc, to tutaj macie mój ten. Możecie mnie póki co śmiało zapraszać. Każda pomoc jest... naprawdę dziękuję wszystkim, którzy mi pomagają zbierać troszeczkę więcej złota. Ci, którzy mi podsyłają jakieś tam kody, żebym miał dodatkowe pakiety. To mi naprawdę bardzo pomaga w rozwoju. Póki co, trzymajcie się ludziska. Na razie.